Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: oto ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tutaj pytałem dzisiaj, czy mam powiedzieć takie krótkie kazanie i później dłuższą konferencję, ale no, te osoby, z którymi konsultowałem ten pomysł, no, uznały, że jednak najlepiej będzie po prostu taką dłuższą homilię, która będzie taką konferencją. A więc tak, tak to właśnie zrobimy. I myślę, że jest w tym pewien sens, bo właściwie będziemy się odnosić do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy w ramach czytań. Bo właśnie to Boże Słowo znowu daje nam bardzo konkretne wskazówki do tematu, nad którym się pochylamy, czyli jak Bóg działa w naszym życiu. I tak zaczęliśmy dzisiaj od fragmentu z Dziejów Apostolskich. Myślę, dobrze znany fragment, w którym dowiedzieliśmy się, że uczniowie w tym pierwotnym kościele nie tylko, że pełnili to bardzo ważne zadanie głoszenia Słowa Bożego, no ale także pełnili funkcję rozdawania jałmużny. A więc to, co przynoszono do nich, oni przekazywali dalej najbiedniejszym. I zaczęły się szemrania, że wy daliście temu więcej, tamtemu daliście mniej. I oni się przez jakiś czas dawali uwikłać w te spory. No, skutek tego był taki, że za bardzo nie mieli możliwości, żeby głosić Słowo Boże, bo jak to są te konflikty, ciągle ktoś ma jakieś pretensje. No i w końcu Piotr powiedział: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie, że zatem bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości, im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. I czego uczy nas ten fragment? Mianowicie tego, że wolą Boga było to, żeby ta jałmużna była rozdzielana. W ogóle, żeby była prowadzona taka działalność caritas w tym pierwszym kościele, żeby wzajemnie sobie pomagać, świadczyć pomoc. I to jest konkretne zadanie dane nam przez Pana Boga. I popatrzcie, czasami może ktoś powiedzieć, że ja nie widzę, żeby Bóg działał w moim życiu. To na to jest pewna rada, która już wywodzi się z tradycji Kościoła i to takiej starożytnej, że jeżeli wydaje ci się, że Bóg nie działa w twoim życiu, to ty staraj się działać w życiu innych ludzi, tych, którzy potrzebują twojej pomocy. A przekonasz się, że Bóg działa także w twoim życiu. Przez twoje życie działa w życiu innych ludzi. Ja myślę, że każdy z nas się mógł o tym przekonać, kiedy na przykład wyświadczył komuś jakąś przysługę, pomoc. No, czasami to była taka pomoc jednorazowa, a czasami no, długofalowa, która trwa nieraz i tygodnie, miesiące, może nawet lata. Ale pomimo tego, że na początku czujemy, że no, jest to taka sprawa niełatwa, trudna, wymagająca. Często też taka, która domaga się od nas różnego rodzaju wyrzeczeń, poświęceń. Ale po pewnym czasie widzimy, jak wiele otrzymujemy łask przez to, że jesteśmy otwarci na to, żeby ludziom pomagać. I tak rzeczywiście jest. Bóg przez nas działa w życiu tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale także działa w naszym życiu. Otrzymujemy jakieś konkretne łaski. Najczęściej ci, którzy nic nie potrafią zrobić dobrego dla drugich, mówią, że Bóg też nie działa w ich życiu. A więc zacznij działać. Zacznij coś z siebie dawać innym, aby przekonać się, że Bóg działa też w twoim życiu, że On jest obecny w twoim życiu. To jest pierwsza rzecz. Ale też trzeba umieć to też rozeznać. Są w Kościele osoby, które są powołane do takiej działalności caritas, ale są także osoby, które są powołane do modlitwy. Do modlitwy, czy też do posługi słowa. I myślę, że właśnie tutaj ta druga
jakby przestrzeń otwierania się na Bożą wolę bywa przez ludzi nierozumiana. No, ja już nie zliczę, ile razy jako kapłan spotykałem się z takimi opiniami, że księża to nic nie robią, prawda? Że dla ludzi właśnie, jeżeli ktoś poświęci swoje życie na modlitwę, na głoszenie Słowa Bożego, to jest tak jakiś rodzaj nieróbstwa, że weźcie się wreszcie do roboty. No, a najlepsze jest to, że dzisiaj Kościół daje takie możliwości, że czasami świeccy na przykład są proszeni na rekolekcje i w ramach na przykład tych rekolekcji głoszą słowo jakieś tam, swoje świadectwo. Robią to po wszystkich mszach świętych, no w tych mszach świętych muszą uczestniczyć, czyli też się modlić. Pamiętam, że w jednej z moich poprzednich parafii przyjechała taka rodzina, małżeństwo, które dawało świadectwo ze swoimi dziećmi. To ich dzieci przetrwały 3 msze święte, później już padły, już nie dały rady, a ci małżonkowie akurat w tamtej parafii było 8 mszy świętych w niedzielę, to już przy ostatniej to byli ledwo ciepli. No i powiedzieli, że jak księża przetrzymują co niedzielę tyle mszy świętych. Ja mówię, no właśnie, to dobrze jest tak na własnej skórze odczuć, że to nie jest takie proste, że to jednak jest bardzo konkretny wysiłek fizyczny także. No i to nie jest tylko sprawa niedzieli, ale i w ciągu tygodnia, kiedy te msze święte również są, że są spowiedzi, rozmowy z ludźmi, jakieś spotkania, katechezy, jakby to podsumować, to jest naprawdę ciężka fizyczna praca i każdemu kandydatowi do kapłaństwa, który na przykład ma jakieś słabe słowo, słabe zdrowie, to ja powtarzam, czy ty na pewno się do tego będziesz nadawał, czy ty sobie poradzisz. Tak samo jest do małżeństwa. W małżeństwie również trzeba mieć mocne zdrowie, żeby podołać trudom życia małżeńskiego, później wydawania na świat potomstwa i jego wychowania. Także to nie jest takie proste. Tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś przestaje działać tak na zewnątrz, a skupi się na modlitwie, to bywa przez ludzi nierozumiane, ale to jest bardzo ważne. Tak więc, żeby to działanie zewnętrzne było skuteczne, było błogosławione przez Boga, muszą być ludzie, którzy też te dzieła omadlają. Jak na przykład organizujemy czasami jakieś ważne sprawy w Kościele, czy to są jakieś takie wielkie rekolekcje, czy coś, to zawsze też jako kapłani prosimy na przykład siostry zakonne, szczególnie te klauzurowe, prosimy siostry, żeby się siostry modliły teraz, w tej intencji, tego dzieła. Jeżeli tej modlitwy zabraknie, to diabeł to rozwali raz, dwa. Więc musi być równowaga w naszym życiu między działaniem a modlitwą. I tu znowu wchodzimy w przestrzeń odpowiedzi na pytanie, czy Bóg działa w moim życiu. Dobrze, działa, ale czy ty się modlisz? Czy ty się modlisz? Bo czasami pomimo tego, że się zaangażujesz w jakieś zewnętrzne sprawy, będziesz pomagał wielu, to znowu będziesz miał jakieś przeświadczenie, coś mi tutaj do końca nie gra. Mimo wszystko jest jakaś bariera między mną a Bogiem. Może właśnie potrzeba modlitw. Na chwilę nawet wyłączyć się spośród tego działania, w które się zaangażowałeś i poświęcić trochę czasu na modlitwę. Są takie osoby, które są zaangażowane w różne takie ważne sprawy, ale potrafią sobie na przykład zrobić taką przerwę na jeden tydzień i jadą gdzieś na rekolekcję. Na przykład na rekolekcję ignacjańską, ale nie tylko, bo to są różne formy rekolekcji, takiego czasu tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Wtedy to wszystko jest w równowadze i zaczyna przynosić dobre owoce. Właśnie, potrzeba tego przystanku, żeby spotkać się z Panem Bogiem, dostrzec Jego obecność w naszym życiu, Jego działanie, po to, byśmy mogli działać wśród ludzi. A więc tego nie zaniedbujmy. To jest właśnie taka nauka dla nas na dzisiaj. Pamiętam taką też, jeżeli tak chcę zamknąć ten konkretnie wątek, sytuację, że ktoś, pewien mężczyzna był bardzo zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne związane z pewnymi mediami katolickimi, ale warunkiem pracy w tych katolickich mediach było raz do roku wziąć udział w takich rekolekcjach, przynajmniej jednotygodniowych. I on przez kilka lat nie jeździł na te rekolekcje. No i potem okazało się, że on działał więcej zła niż dobra. I w pewnym momencie pewien kapłan, do którego przyjechał ten mężczyzna, świecki człowiek, zadzwonił do tej redakcji i powiedział: słuchajcie, kogoście mi tu przysłali? Przecież ten człowiek mi tu rozwala wszystko, całą parafię. To, co on głosi, to jest jakieś nieporozumienie. Co w ogóle się z nim dzieje? No i potem odpowiedzialny za te media wezwał tego pracownika i mówi: słuchaj, co tam się działo na tym wyjeździe? On mówi: nic się nie działo. No ja się po prostu dzieliłem swoimi radami z tym kapłanem, który prowadził tę parafię w sposób taki nieumiejętny i tak dalej. No ale on nie wykazał pokory i się zdenerwował na mnie. No i później ten redaktor powiedział do tego człowieka: słuchaj, ten człowiek jest
przeszło 25 lat kapłanem i 20 lat służy w tej parafii. To była praca za granicą, w ciężkich warunkach, chyba na Białorusi, z tego co pamiętam. I powiedział, ty byłeś kiedyś w Białorusi między tymi ludźmi? No nie byłem. No to jak ty go możesz w ogóle pouczać? To ty nie masz pokory. Słuchaj, nie będziesz jeździł teraz na rekolekcje i no, tam na głoszenia, na te dzieła. Masz sam wyjechać na rekolekcje, w których będziesz uczestnikiem. Kiedy w ogóle byłeś po raz ostatni? On mówi, że no 3-4 lata temu. No to przecież ty w ogóle tu nie spełniasz naszych oczekiwań. Trzeba co roku, raz na rok jechać na takie rekolekcje. Dlaczego nie pojechałeś na rekolekcje? No bo mam ważniejsze sprawy na głowie. Długo nie popracował. Z tego co tam wiem, to później zwolnili go po paru tygodniach czy po paru miesiącach. No właśnie. Komuś się wydaje, że czyni dobro, ale jeżeli nie będzie tego przystanku, spotkania z Panem Bogiem, to później się to zamienia w zło. Drugi wątek tego Bożego działania w naszym życiu jest związany z dzisiejszą Ewangelią. I znowu, myślę, dobrze znana nam historia, kiedy to Jezus po rozmnożeniu chlebów odsyła uczniów, aby łodzią przepłynęli na drugą stronę jeziora. Uczniowie niepokoją się, bo już nastają ciemności. Jezusa nie ma. Oni już znajdują się na środku jeziora, ponieważ jezioro burzyło się od silnego wiatru. I w pewnym momencie ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On rzekł do nich, oto ja jestem, nie bójcie się. No właśnie, tutaj zróbmy pauzę, jeszcze dokończymy sobie tę Ewangelię, bo ostatnie zdanie też jest bardzo ważne. Często w naszym życiu jest też tak, że pojawiają się jakieś burze. I te burze z reguły pojawiają się w takim momencie zupełnie niespodziewanym, kiedy to wcześniej doświadczyliśmy w jakiś taki szczególny sposób bliskości Pana Jezusa, jakiejś wielkiej Jego łaski. A więc na przykład byliśmy na takich bardzo dobrych rekolekcjach, jeżeli już trzymamy się tego przykładu, choćby takich jak te. I potem wracamy do domu i nagle jest burza nie z tej ziemi, trzęsienie ziemi. I pytamy, Boże, co się dzieje, no nie? Przecież tutaj było tak fajnie. Byłeś tak blisko mnie, tak blisko mojego serca. A teraz, no po prostu katastrofa. Dlaczego tak się dzieje? Tak samo było wtedy w przypadku uczniów. To było po rozmnożeniu chlebów, a więc po jakimś wielkim znaku, który na pewno musiał w jakiś niesamowity sposób oddziaływać na wyobraźnię uczniów. Pokazać im, z kim mają tak naprawdę do czynienia. Że Jezus się troszczy tak pięknie o wszystkich ludzi. No a jednak okazało się, że kilka godzin potem zaczęli wątpić i przerażeni w strachu. No myśleli, że już tej nocy ich życie się skończy. Że ich łódź zatonie. I tu nagle pojawia się na środku jeziora kroczący po wodzie Jezus. Zbliża się do łodzi i oczywiście oni się go przestraszyli. Jezus musi ich zapewniać, to ja jestem, nie bójcie się. W tych największych burzach, nawet takich, kiedy nam się wydaje, że Boga nie ma, On cały czas przy nas jest. I to jest kolejna rzecz, którą warto byśmy zapamiętali. Wczoraj już poniekąd o tym mówiłem. Ile razy przychodzi szatan z taką pokusą, że popatrz, Boga nie ma w twoim życiu. On nie działa, On nie widzi, nie słyszy, jest daleko. Ty go nie obchodzisz. On jest. Jest cały czas, nawet wtedy, kiedy są największe burze. Kiedy wydaje się, że o tobie zapomniał. On ani przez chwilę nie zapomina o tym, że my jesteśmy. I jest tym, który działa wobec nas z miłości. To dotyczy naszego życia osobistego, to dotyczy losów naszej rodziny, naszego państwa, całego świata. Dzisiaj żyjemy w bardzo burzliwych czasach. Wielu ludzi w tym ostatnim czasie 2 lat trwania tego, co umownie nazywa się pandemią. Wielu ludzi straciło wtedy wiarę w Pana Boga i mówiło, że gdzie Bóg jest, skoro takie wielkie cierpienie dopuścił na świat. A Bóg w tym wszystkim był obecny. I tak samo teraz, kiedy no, trwa za naszą wschodnią granicą wojna i nie wiadomo, jak to się wszystko rozwinie, coraz więcej ludzi znowu ma tego rodzaju wątpliwości, że tutaj się zaczyna jakaś wielka burza na świecie i gdzie jest w tym wszystkim Pan Bóg. Bóg jest w tym wszystkim obecny, ale potrzeba, abyśmy
mieli w sobie takie ogromne zaufanie, że On przy nas jest. I dlatego też w dzisiejszym psalmie był taki refren. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Że kto Bogu ufa, ten rzeczywiście jest w stanie dostrzec w tym Bożą obecność, Boże działanie i zachowuje w swoim sercu pokój. I to jest znak, że jesteśmy po tej właściwej stronie. Bóg komentuje to, co się dzieje w świecie. Dla przykładu, właśnie w tych pismach Alicji Ręczewskiej, które staram się promować wszędzie tam, gdzie jestem, Pan Jezus bardzo dokładnie opisuje te burze, które teraz dzieją się na świecie i te, które będą w świecie. Czyńcie pokutę i módlcie się za tych, którzy ulegli nienawiści i za ich ofiary. I ufajcie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, aby w sercach waszych, w słowach, które mówicie i w waszych czynach był pokój i była miłość. Tylko w ten sposób przeciwstawicie się tej niszczącej fali wzajemnej nienawiści i niezgody, jaka przelewa się przez świat, ogarniając go coraz bardziej. To nowe dzieło szatana po fali totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego. Teraz chodzi o to, by walczyli wszyscy ze wszystkimi, wykorzystując różnice etniczne, narodowościowe, wyznaniowe czy jakiekolwiek inne. Patrzcie, jakie są prawdziwe słowa Pana Jezusa. Tak dzisiaj jest. Takich podziałów jak teraz nigdy wcześniej w historii świata nie było. To już dotyczy nie tylko narodów, wyznań, ale choćby nawet poszczególnych rodzin. I co dalej mówi Jezus? Strzeżcie się wypowiadania słów, które sieją niepokój i przeciwstawiają ludzi między sobą. Jest czas zamętu w świecie i w sercach ludzkich, bo orędzia, jakie zostały światu dane, by powrócić na drogi Boże, by modlić się wspólnie i by czynić pokutę, zostały zlekceważone przez świat i tych, którzy kierują państwami i głoszą różne ideologie, wywierając wpływ na całe społeczności ludzkie. A więc znowu Pan Jezus mówi o tej wielkiej burzy, która dzieje się teraz na świecie. Nie można powiedzieć, że Bóg nie działa. Bóg działa, ale czeka na nasze nawrócenie. Bóg działał, bo posyłał swoją matkę. On sam się objawiał w różnych miejscach na świecie. Wzywał do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty. Od tego uzależniał swoje działanie. A ludzie to zlekceważyli. No więc jak się później spodziewać, że jest, co jest? I mówić, że Bóg jest ślepy, Bóg nie widzi, Bóg dopuszcza na to cierpienie. Ile razy zlekceważono te wezwania, które warunkują Boże działanie w świecie. Popatrzmy, jak łatwo jest Boga o coś oskarżyć, ale nie widzimy, że przecież my sami jesteśmy niegotowi na to Boże działanie. Bo gdyby bez tego nawrócenia, bez pokuty, bez modlitwy On chciał działać, nic by nie było z tego. Nic by nie było, bo my bylibyśmy niegotowi. On nie może złamać naszej wolności. I dalej mówi Jezus, orędzia wzywające do nawrócenia przyjęły jednostki, pojedynczy ludzie i ci są krzewicielami pokoju. Ci są nadzieją ocalenia dla wielu z tego zamętu, jaki się zaczął, jaki narasta wbrew pozornym hasłom czy usiłowaniom do scalania i pokoju. Nic nie zostanie scalone i nie będzie pokoju bez nawrócenia, bez Boga. Przeciwnie, niepokój i rozbicie będą narastać i rozprzestrzeniać będzie się to, co dzieje się w Jugosławii, która zlekceważyła wezwania mojej matki objawiającej się tam. Objawienia w Medjugorje, popatrzcie, sam Pan Jezus potwierdza prawdziwość tych objawień. Tutaj u Alicji Ręczewskiej, bo dzisiaj wielu jest takich, którzy mówią, że to są jakieś tam demoniczne. Nie. Pan Jezus w wielu różnych miejscach, niezależnie, potwierdzał prawdziwość tych objawień. I dalej Pan Jezus mówi, niech to, co tam się dzieje, będzie przestrogą dla świata, któremu grozi to samo i jeszcze więcej, jeśli wezwania do nawrócenia pozostaną bez echa. Niech to będzie przestrogą i upomnieniem dla każdego, kto pragnie budować swój dom i swoje życie bez zawierzenia Bogu, bez modlitwy i życzliwości dla innych ludzi. Niech będzie także wezwaniem do pokuty, modlitwy i czynów miłosierdzia dla tych, którzy trwają przy mnie i pragną nieść orędzie miłości i pokoju. No właśnie. A więc znowu pokuta, modlitwa, czyny miłosierdzia. To będzie otwarcie Bogu drzwi naszych serc, do serc innych ludzi, aby Bóg mógł działać. Działać w taki sposób, że będzie niesione Jego orędzie miłości i pokoju. I to się zacznie od nas, od naszych serc.
ile w nas będzie miłości, ile będzie pokoju, na tyle będziemy potrafili oddziaływać na innych ludzi, na tyle Bóg będzie mógł się nami posługiwać. Ale to nasze serce musi najpierw być sercem czystym, sercem gotowym na to, żeby tam zaistniała prawdziwa miłość i pokój. A iluż jest ludzi w Kościele, którzy twierdzą, że właśnie są tak bardzo Bogu oddani, ale no po prostu co tam się dzieje? Od kłótni do kłótni, awantury, rozłamy, sprzeciwy swoim pasterzom, proboszczom, papieżowi. No coś okropnego, co się dzisiaj dzieje w różnych miejscach, w Polsce i na świecie. Teraz właśnie taka głośna sytuacja, bo tam wczoraj ogłoszono, że suspendowano pewnego bardzo popularnego kapłana w Czatachowej pod Częstochową, bo był bardzo nieposłuszny już wiele lat. I znowu ileś tam tysięcy ludzi w wielkim buncie przeciwko Kościołowi. Jak tak można, niech was piekło pochłonie i tak dalej. Jak tam czytałem te komentarze, mówię, Boże Święty, gdzie w tym miłość, gdzie w tym pokój? No ale ktoś powie, jak ja mam zachować pokój, kiedy przecież w moim życiu dzieje się burza. Jak ja mam dać innym miłość i pokój, kiedy w mojej rodzinie jest tak, a nie inaczej. No, jest taka pewna stara zasada życia duchowego, którą warto pamiętać i się trzymać, że kiedy przychodzą trudne chwile, to trzeba wracać myślami do dobrych chwil. Uspokajać to serce. Ktoś powie, sztuczka psychologiczna. Może tak, ale to działa. Działa w ten sposób, jeżeli to będzie jeszcze, że tak powiem, zrobione w zjednoczeniu z Bogiem, czyli przez modlitwę, czyli jeszcze inaczej. Jeżeli mam taki trudny moment, dobrze jest pójść do kościoła, do kaplicy, szczególnie jeżeli to jest czas adoracji. I zamiast rozdrapywać tę ranę, która teraz gdzieś tam się dzieje w moim sercu, w mojej duszy, dobrze jest myślami wracać do tych chwil swojego życia, gdzie doświadczyłeś szczególnie Bożego dotknięcia, obecności i łaski. I wtedy zobaczysz, że pomimo tych trudności, które są w twoim życiu, to Bóg tak samo jest obecny. Inaczej, to już jest obecność ukrzyżowanego, cierpiącego. On cię jednak samego nie pozostawia. To jest właśnie takie słowo Pana Jezusa na te wielkie burze, które dzieją się dzisiaj. Bóg chce działać w świecie i w życiu naszym, naszych rodzin, w naszych duszach. Warunek jednak jest modlitwa, nawrócenie i pokuta. Ale też w inny sposób możemy działać, aby Bóg mógł działać w naszym życiu. To, co przed chwilą przeczytałem, to jakby ktoś tam później chciał sobie jeszcze do tego wracać, to jest akurat w tym drugim tomie Słowo Pouczenia. To był konkretnie numer 254 na stronie 230. Ktoś sobie może kiedyś będzie chciał odsłuchać. A tutaj ta pierwsza część, świadectwo Dziennik Duchowy. I co mówi dalej Pan Jezus do nas? Zadaje mu Alicja pytanie. Napełniłeś mnie, Panie, swoją mocą, dokąd iść i gdzie prowadzić dzieci Twoje, które mi dajesz pod opiekę? I Pan Jezus odpowiada jej, do mnie najprostszą i najkrótszą drogą, drogą dziecięcego oddania. Nie ma czasu na długie przygotowywanie i trening duchowy, bo siły nieprzyjaciela rosną w gotowość do ostatecznej walki. A więc popatrzcie, zupełnie niezależnie, dwie różne części, a jedna uzupełnia drugą. Pan Jezus mówi, ja będę prowadził was mocą mojej potęgi miłości. Nadeszła chwila, kiedy trzeba przylgnąć do mnie i iść na ślepo tam, gdzie prowadzę. I ufać wbrew własnej logice, własnym oczom i uszom. I znowu się powtarza to wezwanie do zaufania Panu Bogu. Wszystko się tutaj uzupełnia, żeby nie było. Ja mam taką umowę z Panem Jezusem, że jeżeli ja mam głosić Słowo Boże, to On ma ze mną współpracować. No tak głupio, ale tak w sumie jest. I to było jedno i drugie na chybił trafił otworzone. Mówię, Panie Jezu, taka Ewangelia, takie słówko, taka młodzież. Proszę, chybił trafił. Macie jedno i drugie dzisiaj. Jedno uzupełnia drugie. Jedno uzupełnia drugie. Ufajcie Panu Bogu. Pomimo tego, co się dzieje teraz w świecie, trzeba Mu ufać, że to jest konieczne, aby On mógł zbawić ludzi. Ale też wy, On się chce wami posługiwać, wy też macie działać. Ja będę prowadził was mocą mojej potęgi miłości. Nadeszła chwila, kiedy trzeba przylgnąć do mnie i iść na ślepo tam, gdzie prowadzę. I ufać wbrew własnej logice, własnym oczom i uszom. My sobie wyobrażamy, że to Boże działanie
Ono będzie skrojone na miarę naszych własnych pragnień, naszej woli, naszego widzimisię. A to jest bzdura. To Boże działanie będzie całkowicie nielogiczne, wbrew temu, co my sobie wymarzymy. Ty sobie zaplanujesz tak, a Bóg powie nie, właśnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ktoś powie, Boże, przecież to się nie sprawdzi, przecież Ty mnie znasz, znasz moją rodzinę, moją parafię i tak dalej. A Bóg mówi, nie, właśnie tam chcę działać przez Ciebie. Tam chcę działać w Twoim życiu. I dalej jeszcze mówi Jezus w tym fragmencie. Trzeba otworzyć oczy duszy i uszy serca. Wypatrywać mnie i nadsłuchiwać mojego głosu. I tylko we mnie mieć skierowane całe swe jestestwo. A więc wezwanie do wsłuchiwania się w Pana Boga. Bardzo ważny warunek Bożego działania w naszym życiu. Macie mieć głuche uszy i ślepe oczy na wszystko inne, poza moim światem i moją miłością. Tak właśnie wczoraj jadąc tutaj rozmawialiśmy z młodzieżą o tej kulturze masowej, szczególnie o tym wszystkim, czym karmią się dzisiaj młodzi. Jak się dziwić, że oni tracą wiarę później w Pana Boga, nie widzą Jego działania. Nie widzą Jego działania, więc przestają w Niego wierzyć. Ale nie mogą zobaczyć Jego działania, bo tam po prostu dudni wszystko, co ma tylko i wyłącznie na celu przekonać ich, że Boga nie ma w ich życiu. Trzeba naprawdę dzisiaj bardzo mocno poddać ascezie, oczyszczeniu swoje uszy, swoje oczy. Bardzo, bardzo selektywnie wybierać, co czytamy, co oglądamy, czemu się przysłuchujemy. Bo bardzo wiele tych rzeczy, ono tworzy taką barierę między nami a Bogiem i przez to nie jesteśmy w stanie zobaczyć Boga w naszym życiu. I dalej jeszcze Pan Jezus mówi, ja wszystko wskażę i wszystko powiem. Bądźcie ufni i posłuszni moim rozkazom. Ja wyprowadzę was silną ręką wśród wielkich znaków na niebie i na ziemi. Piękne słowa dające nam nadzieję, szczególnie tym, którzy już jakby nie wierzą w to, że coś dobrego może wydarzyć się w naszym życiu i że tylko śmierć właściwie, kiedy wrócimy do domu, jakieś bomby zaczną spadać. Jak będą spadać, no to cóż. Ale być może właśnie Pan Bóg nam w pewnym momencie powie to, co powiedział kiedyś do Mojżesza i do narodu wybranego. Wyjdź stamtąd. Teraz Ciebie wyprowadzam z tej ziemi. Mnie zawierzajcie i ufajcie mojej matce, która jest z wami i pokrzepia wasze serca i opatruje wasze zranienia. Kochajcie ją i do niej się tulcie. A więc, jeżeli też chcemy doświadczyć tego Bożego działania w naszym życiu, musimy być bardzo blisko Maryi. Bardzo blisko Maryi. Ona uczy nas zawierzenia. Ona uczy nas zaufania. Człowiek, który jest blisko Maryi, niejako chce ją naśladować. Chce postępować tak jak ona. Zadaje pytanie sobie, Bogu, Matce Bożej, Matko Boże, co zrobiłabyś na moim miejscu? Jak byś postąpiła? I konkretne rozwiązania przychodzą. Konkretne wskazówki, jak mamy postąpić. Bo ona sama wtedy jest obecna w naszym sercu i nas chce prowadzić. Będę Cię prowadził z dnia na dzień. Nie wyprzedzaj niczego swoją wyobraźnią i swoimi myślami. W ogóle nie myśl o sobie i o swoich sprawach. Ja będę kierował każdym Twoim krokiem. Bądź ufna, radosna, cała zanurzona w mojej miłości. Będę Cię prowadził z dnia na dzień. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie wyprzedzać niczego swoją wyobraźnią, swoimi myślami, bo to jest droga donikąd. Nie wiemy, co się stanie na świecie, w Polsce za miesiąc, za dwa, za pół roku. Jak tu wszystko planować? Tym bardziej martwić się i lękać. Pan Bóg daje nam, to ja już wiele razy mówiłem, dokładnie, zadanie na dzień dzisiejszy pokaże nam, jak przeżyć dzisiejszy dzień. To możemy zaplanować. To, cośmy sobie dzisiaj zaplanowali, na przykład udało się zrealizować, udało się zrealizować. Jutro też coś tam będzie takiego. Uda się zrealizować, uda się zrealizować. Nie wiemy, co się wydarzy w poniedziałek. I dopiero w poniedziałek będziemy sobie to wszystko jakoś planować. I Bóg będzie też działał wtedy w naszym życiu. Powolutku, z dnia na dzień, uczyć się obserwować, jak Bóg działa w moim życiu. Może dzisiaj zadziałał w ten sposób, że nie wierzyłeś w siebie, a okazało się, że jednak mogłeś więcej niż ci się wydawało. Bo niektórzy myśleli, że no nie wejdą na taką wysoką górę, a weszli. No niektórzy nie weszli. Ale może nie uwierzyli za bardzo w siebie, a niektórzy dobrze, że nie weszli, bo też tam zdrowie się odezwało. No, ale może też otrzymałeś jakąś pomoc od kogoś, czego się nie spodziewałeś, może jakieś życzliwe słowo i tak dalej. To też było Boże działanie. I wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to też jest Boże działanie. Za to wszystko trzeba Bogu dziękować. Powstańmy teraz.